Cześć kochani, początek tygodnia, więc to jest czas na naszą inspirkę. I dzisiaj wam zdradzę tajemnicę, jak zostać superbohaterem. I nie mam na myśli jakiejś takiej popierdółki, ale jak zostać prawdziwym superbohaterem, takim jak Wilhelm zdobywca, jak Nelson Mandela albo jak Bolesław Chrobry. Takim superbohaterem, prawdziwym herosem. Ale do tego muszę opowiedzieć wam pewną historię, więc o tym będzie dzisiejszy odcinek: jak zostać zdobywcą miasta, jak zostać wielkim bohaterem. Zobaczcie czołóweczkę i będę opowiadał tajemnice z ostatniego tygodnia. Ten tydzień był dla mnie naprawdę szalony. Miałem wrażenie, że codziennie stawałem wobec takiego wyzwania, gdzie na próbę była wystawiana moja niespotykana łagodność, moja nieprzeciętna cierpliwość. Ci z was, którzy mnie znają, to wiedzą, że to łagodność to nie jest ani moje usposobienie, ani to nie jest mój temperament, wręcz przeciwnie, modlę się o to, naprawdę mówię teraz całkiem serio, od 10 lat modlę się o to, żeby być łagodnym i opanowanym człowiekiem i widzę tego jakieś efekty, widzę, że Pan Bóg współpracuje z tym i, i mi pomaga. Natomiast chcę Wam opowiedzieć jedną historię, chociaż w tym tygodniu takich historii naprawdę codziennie wydarzało się co najmniej dwie. Więc byłem w różnych okolicznościach wystawiany na próbę, ale jedna wydaje mi się y, szczególnie warta opowiedzenia. A potem po tej historii krótka recepta, jak być super bohaterem, chociaż kiedy historia już się skończy, będziecie doskonale wiedzieć, co mam na myśli i jaka jest recepta na Nabycie jak Wilhelm Zdobywca albo Nelson Mandela, albo Bolesław Chrobry, albo kogo tam sobie wymyślisz i kto ci imponuje, ale jak być prawdziwym bohaterem. W tym tygodniu wydarzyła się taka sytuacja, że pod naszym domem, na naszym podwórku stały trzy samochody. Samochód Izy, mój samochód i samochód pana, który remontuje nam łazienkę, najlepszy fachowiec w Bydgoszczy, więc, więc te trzy auta były. Mniej więcej tak ustawione, jak widzicie na obrazku. Ja akurat trochę pracowałem, czytałem jakąś książkę, Iza stwierdziła: Iza, to jest moja żona cudowna kobieta od 18 lat jesteśmy małżeństwem naprawdę cudowna kobieta chociaż ta historia nie będzie jej stawiała w najlepszym świetle, ale. Ale pozwoliła mi ją opowiedzieć. Iza stwierdziła, że pojedzie na zakupy. No, okej, okay, ona sobie jedzie na zakupy. Nagle ten pan, który remontuje nam część mieszkania, przychodzi i mówi: Michał, czy możesz przestawić swój samochód, bo mnie zablokowałeś? Z całą pewnością na pewno ciebie nie zablokowałem. A on mówi: No, jak? no Stoisz i, i nie mogę wyjechać, a muszę jechać po farmy, bo mi się skończyła. No więc wychodzę i rzeczywiście mój samochód jest przestawiony, także zablokował samochód naszego fachowca. Więc pomyślałem sobie, no tak, Iza pojechała na zakupy, a mój samochód musiała przestawić, żeby móc wyjechać. Więc mówię, nie ma sprawy, zaraz Cię odblokuję i co się okazuje, nie ma kluczyków. Pojechała Iza na zakupy swoim samochodem, ale z moimi kluczykami, bo przed chwilą właśnie przestawiała mój samochód. Więc myślę sobie tak: jest na zakupach, zadzwonię do niej. Market, w którym robi zakupy, jest około półtora kilometra od naszego domu, więc mówię: zadzwonię do Izy i poproszę ją, żeby na chwilę zostawiła ten koszyk i tylko podrzuciła kluczyki do mojego samochodu. Nawet myślę sobie. Ten zapakowany zakupami wózek może zostawić gdzieś między regałami. Jeśli w tym wózku nie ma, nie wiem, makaronu ani masek jednorazowych, to nikt jej z tego wózka szybko nie rozpakuje, nie? Bo tylko na te rzeczy się teraz wszyscy wokół rzucają. No więc dzwonię do Izy i znacie ten dźwięk, kiedy telefon, na który dzwonicie, odzywa się w pokoju obok. I myślę sobie, o nie, więc mówię, no nie ma szans. Więc mówię wtedy do tego fachowca, sorry, ale nie mogę Cię odblokować. Nie mogę odjechać, bo nie mam kluczyków. A Iza jest na zakupach i nie wiem, czy wróci teraz, czy za godzinę. A on mówi, ale mi się skończyła farba, nie mam roboty, muszę jechać w tej chwili, jeśli nie mam stracić tego dnia. Boże, nie chcę być zły. Więc czujecie, że w tej historii po prostu za dużo jest przypadków. To nie musiało się wydarzyć. Iza mogła pojechać na zakupy moim samochodem. Mogła pojechać swoim samochodem, a do mojego samochodu chociaż zostawić kluczyki. Błagam, proszę. I wreszcie, jak już zdecydowała, że przestawia mój samochód i zabiera do niego kluczyki, to mogła chociaż wziąć telefon, żebym mógł do niej zadzwonić. A teraz nagle jesteśmy obaj uwięzieni, ja i pan, który remontuje nam łazienkę i choćby nie wiadomo, jak była potrzebna farba z kastoramy, nie da się jej przywieźć. Nie ma jak. Więc staram się ratować sytuację i mówię, ok, to ja pójdę. To był bardzo pracowity dzień, miałem dużo pracy do wykonania, ale mówię, to nic, to jest tylko półtora kilometra, ja pobiegnę do tego sklepu i szybko przyjadę i ze samochodem i odblokuję Ciebie. Więc idę i całą tą drogę to była moja modlitwa o łagodność. Moje myśli nie były przyjemne. Ale całą tą drogę, te półtora kilometra, miałem okazję nad jednym się zastanowić. Jak powiem, co myślę o tej sytuacji, to co wygram? Nic. A co stracę? Bardzo dużo. Jak powiem, co myślę o tej sytuacji, to tylko wygeneruje złość. Więc wszedłem do tego sklepu, w którym i zarobiła zakupy. Ona patrzy na mnie i mówi: A co ty robisz? Kochanie. Krótki przepis, jak zostać superbohaterem. Kochanie, przyjechałem tylko na chwilę wziąć kluczyki od swojego samochodu, bo muszę. Wypuścić pana, który nam remontuje Łazienkę, żeby pojechał do Castoramy po farbę, ale jak skończysz zakupy, to zadzwoń po mnie i przyjadę po ciebie. Wiecie, co było najpiękniejsze, kiedy wyszedłem z tego marketu? Wszedłem do tego samochodu i czułem się bohaterem. Dlaczego? Dlatego, że opanowałem swój wybuchowy temperament. Nie powiedziałem tego wszystkiego, co myślę o tej sytuacji. I tak naprawdę ominąłem dużą porcję złości, którą bym wywołał, gdybym nie zapanował nad sobą. Tylko tyle i aż tyle, ale ja czułem się jak bohater. Was słuchając tego powiedzą sobie, ale co w tej historii jest nadzwyczajnego? No normalnie się zachowałeś. Natomiast ten film kieruje do tych, którzy, tak jak ja, mają problem z wybuchowym temperamentem, z takim gwałtownym usposobieniem. I chcę powiedzieć, ja naprawdę czułem, że odniosłem zwycięstwo nad sobą. Biblia ma rację, kiedy mówi, że cierpliwy jest więcej wart niż bohater, a ten, kto potrafi nad sobą panować, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Ja w tym samochodzie poczułem się jak zdobywca miasta. Co bym wygrał, gdybym powiedział, co myślę o tej sytuacji? Jakbym powiedział Iza, jak mogłaś? Przestawić samochód, zabrać dwa komplety kluczyków, nie wziąć ze sobą telefonu i uważać, że wszystko jest ok, nie myśląc o tym, że dwóm osobom zablokowałaś wyjazd z posesji. Co bym wygrał, jakbym powiedział, co myślę o tej sytuacji? Zupełnie nic. Natomiast co wygrałem łagodnością? Przyjechałem i powiedziałem, kochanie, jak skończyć zakupy, przyjadę. Jak Iza skończyła zakupy, wróciłem. Zabrałem wszystkie zakupy. Kupiłem jeszcze jakieś mrożone owoce morza. I wieczorem mieliśmy miły wieczór, oglądając sobie kolejny odcinek serialu na Netflixie. Gdybym wtedy w tym sklepie dał wyraz całej tej mojej irytacji na tę sytuację, prawdopodobnie złość trwałaby troszkę dłużej niż jeden dzień. Więc nie warto, ma rację Biblia, kiedy mówi, że ten, kto nad sobą panuje, jest więcej wart niż zdobywca miasta. I z tym was chcę zostawić. Naprawdę warto ćwiczyć opanowanie nad sobą, warto ćwiczyć nad sobą łagodność. Biblia mówi, że cierpliwość, łagodność, panowanie nad sobą i uprzejmość, aż cztery rzeczy, które pasują do tej sytuacji, uprzejmość, cierpliwość, łagodność i panowanie nad sobą są owocem Ducha Świętego. Ja potrzebowałem tego dziesięciominutowego spaceru. Szybko chodzę. Tak poszedłem pół półbiegłem, żeby do tego marketu dotrzeć. Ale ten dziesięciominutowy, szybki spacer to był czas, gdzie mogłem sobie zadać jedno pytanie: co zyskam, jak wybuchnę? Co zyskam, jak się zezłoszczę? Nic, udowodnię swoje racje. Co zyskam, jak zapanuję nad sobą przede wszystkim satysfakcję bohatera? A potem wszystko to, co wynika z dobrych relacji z Izą. Czy da się z tego wyprowadzić jakiś wniosek? Jeden krótki. Za każdym razem, jak masz wrażenie, że sytuacje wokół wypróbowują Twoje opanowanie i Twoją łagodność, zadaj sobie pytanie, co zyskasz, jak nad sobą nie zapanujesz. Bądź superbohaterem. Bądź łagodny. O. Czy ja powiedziałem bądź łagodny? Bądź łagodny, bądź łagodna. Bo to chłopców i dziewczynek tak samo dotyczy. Bądźcie łagodni. Panujcie nad sobą. Bo kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywcy miasta. Pamiętajcie o subach, pamiętajcie o lajkach i pamiętajcie, żeby udostępniać. Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Za piękna jest Ewangelia, żeby o niej nie